Obecnie trwa 16 miesiąc realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem. Jesteśmy więc na półmetku budowy obiektu, który będzie prawdziwą wizytówką naszego miasta. Michał Rus, rzecznik prasowy spółki Tyski Sport S.A. W tym momencie widoczne są już konstrukcje wszystkich trybun i trwają prace żelbetowe przy wewnętrznej konstrukcji obiektu. Układane są kolejne stropy. Generalny wykonawca, firma Mostostal Warszawa S.A., przeszedł również do budowy drugiego piętra trybuny zachodniej i wschodniej. Rozpoczęto także budowę ścian wydzielających pomieszczenia szatni i zaplecza sportowego w obrębie trybuny głównej. Na całej budowie, w zależności od konkretnych zadań, pracuje około 135 robotników i 25 pracowników nadzoru technicznego. Jeśli chodzi o plan obiektu, główną trybuną będzie trybuna zachodnia, mieszcząca się od strony ulicy Baziowej. To tam będą znajdować się biura klubu oraz zaplecze sportowe, a na trybunie miejsca i loże VIP. Na trybunie północnej od strony domków jednorodzinnych znajdą się miejsca dla kibiców drużyny gości, a pod trybuną szatnie dla drużyn korzystających ze sztucznego podgrzewanego boiska. W narożniku trybuny zachodniej i południowej, a więc od strony ulicy Edukacji, zostanie wybudowana restauracja i ogromna sala konferencyjna z widokiem na Murawę. Pod trybuną południową i wschodnią do użytku zostanie oddana powierzchnia komercyjna. Co najważniejsze, budowa przebiega zgodnie z planem, dlatego też terminowe oddanie obiektu do użytku w żaden sposób nie jest zagrożone. Zgodnie z umową stadion powstanie do czerwca 2015 roku. W pełni nowoczesny obiekt pomieści 15 tysięcy widzów. Murawa będzie posiadała instalacje do podgrzewania i zraszania wodą. Na trybunach za bramkami zostaną umieszczone wielkowymiarowe telebimy. Stadion będzie spełniał wszystkie wymogi UEFA oraz FIFA. Koszt całej inwestycji wyniesie niespełna 129 milionów złotych. Jednostką finansującą budowę jest Urząd Miasta Tychy.